Pandemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wymusiła szereg zmian technicznych i organizacyjnych w pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WIM. W celu sprawnej i bezpiecznej diagnostyki oraz wstępnego leczenia pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie koronawirusem stworzyliśmy zewnętrzny obszar zakaźny SOR na bazie kontenerów. W obszarze tym znajduje się pomieszczenie dla personelu z magazynem czystych środków ochrony indywidualnej, połączone śluzą z salą wstępnej intensywnej terapii. To właśnie do niej zespoły ratownictwa medycznego transportują pacjentów. Pomieszczenie ma zapewnioną sprawną wentylację, jest ogrzewane i optymalnie doświetlone, ma dostęp do gazów medycznych i próżni. Pacjentowi monitorujemy parametry życiowe, podajemy płyny i leki wyrównujące, sprawdzamy, czy jest stabilny krążeniowo. Do dyspozycji lekarzy jest kompletny sprzęt w standardzie sali reanimacyjnej. Pobierane są wymazy z jamy nosowo-gardłowej do szybkich testów antygenowych oraz testów PCR na obecność koronawirusa. Chory z COVID-19 wymagający obrazowania klatki piersiowej jest przewożony do kontenera obok, w którym ma wykonywaną tomografię komputerową. Takie rozwiązanie eliminuje możliwość zakażenia innych pacjentów, gdyż cały proces wstępnej oceny chorego oraz diagnostyka odbywają się poza budynkiem szpitala. Pacjenci niepotrzebujący monitorowania oczekują na wyniki badań w kolejnym kontenerze z 4 jednoosobowymi pomieszczeniami z instalacją tlenową i niezależnymi wejściami. Natomiast chorzy wymagający intensywnego nadzoru są transportowani w zabezpieczeniu do sal barierowych zlokalizowanych w obszarze czerwonym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach dostosowania SOR-u do działań z pacjentami podejrzanymi o choroby zakaźne wybudowano w strefie przyjęć izolatkę spełniającą wszystkie wymogi epidemiologiczne. Możemy w niej leczyć pacjenta w stanie ciężkim. Pomieszczenie posiada odpowiednią wentylację, łazienkę z izolowanym odpływem ścieków, a także macerator, urządzenie służące do utylizacji jednorazowych pojemników z wydzielinami pacjenta. Wszystkie pomieszczenia barierowe służą do obserwacji i leczenia chorych do czasu uzyskania wyników badań wirusologicznych. WIM jako szpital wielospecjalistyczny dysponuje własnym zapleczem analityczno-mikrobiologicznym. Pobrane w obszarze zakaźnym SOR-u wymazy przenoszone są w szczelnie zamkniętych kilkuwarstwowych pojemnikach. Dysponujemy 2 niezależnymi pracowniami. Pierwsza w zakładzie diagnostyki laboratoryjnej wykonuje szybkie testy mające na celu wykrycie antygenu wirusa SARS-CoV-2. Testy te są dedykowane wyłącznie pacjentom SOR-u i mają status priorytetowych. Czas oczekiwania na wynik to zaledwie 15-20 minut. Ponadto wzmocniono obszar kontenerowy o możliwość detekcji 23 różnych patogenów oddechowych, w tym grypy, SARS-CoV-2 i innych typów koronawirusów, krztuśca, chlamydii i mykoplazm. Wszystko dzięki stosowaniu metod genetycznych. Czas oczekiwania na wynik panelu oddechowego to niespełna godzina. Z kolei w pracowni genetycznej Zakładu Transfuzjologii Klinicznej WIM wykrywanie RNA wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzane jest metodą real-time PCR. Korzystamy z 4 analizatorów o łącznej przepustowości dobowej ponad 650 próbek. Badania wykonywane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Od początku marca chorzy z COVID-19 z SOR-u są przekazywani do nowego modułowego szpitala wybudowanego na terenie Instytutu. Inspiracją do jego powstania były doświadczenia z misji medycznych w Lombardii i Stanach Zjednoczonych, w których medycy Wojskowego Instytutu Medycznego brali udział wiosną ubiegłego roku w trakcie pierwszej fali epidemii. Składa się on z 5 dużych modułów sal. Moduły są przeznaczone dla pacjentów, którzy wymagają wspomagania oddychania i są podłączeni do respiratorów oraz dla chorych wymagających podawania tlenu i stałego monitorowania parametrów życiowych. Dostęp do modułów z pacjentami odbywa się poprzez kilkanaście śluz łączących strefę czystą ze skażoną. To pierwszy tego typu szpital w Polsce i dzięki zastosowanym tu technologiom i rozwiązaniom organizacyjnym z powodzeniem będzie mógł funkcjonować, realizując zadania medyczne oraz szkoleniowe jeszcze długo po zakończeniu epidemii, przyczyniając się, w co głęboko wierzymy, do podniesienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Szpitalny oddział ratunkowy i szpital modułowy tworzą rozwiązanie, które określamy terminem szpitala tymczasowego plus, gdzie plus oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemicznego personelu, bezpośrednią, pełną dostępność do linii diagnostycznej i terapeutycznej oraz bezpośrednie sąsiedztwo szpitala o najwyższym poziomie referencyjności. Stworzyliśmy wyjątkowe miejsce leczenia pacjentów z COVID-19.